teraz przyszła pora na klasyczny test spalania Porsche Macan S. Mamy tutaj tempomat ustawiony na 94 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,7. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 7,3. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 124 km na godzinę, a to dlatego, że niestety one warunki pogodowe i warunki na drodze nie pozwalają nam osiągnąć prędkości 140. 124 km na tempomacie oznacza, że na urządzeniu pomiarowym Q-Stars mamy równą 120 i po przejechaniu prawie 5 km średnie spalanie wynosi 9,8. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 120 wyniosło 10,3. Jak spalanie na zimnym silniku? Po pierwszym kilometrze około 19 litrów, po 2 kilometrach 14,5 i po 3 kilometrach 13,3.